sekretariat, który zajmuje się polityką regionalną i opinie na temat umowy partnerstwa wówczas poznamy. To się zbiegnie w czasie mniej więcej z zakończeniem konsultacji społecznych. Będziemy wtedy już po konsultacjach, zarówno tych prowadzonych drogą elektroniczną, jak i po konferencjach czy warszawskich, czy regionalnych. I tak naprawdę będziemy mieli po jednej stronie oczekiwania społeczeństwa, wszystkich tych, którzy mają czynny udział w tworzeniu wizerunku tej nowej perspektywy, i będziemy mieli po drugiej stronie oczekiwania komisji. I to nawet dobrze się składa, bo będziemy, mam nadzieję, że na Państwa właśnie uwagach, czy na Państwa sugestiach mogli budować argumentację w rozmowach z Komisją Europejską. Tak jak tutaj widać, liczymy bardzo. Jestem bardzo zawsze optymistycznie nastawiona do życia. Mam nadzieję, że rzeczywiście ten optymizm doprowadzi do tego, żeby w grudniu 2013 roku mieć zakończony proces negocjacji umowy partnerstwa. Tak sobie myślę, że dużo jest do zrobienia do tego grudnia 2013 roku. Dużo jeszcze przed nami wyjaśnień i różnego rodzaju właśnie dogadywania szczegółów. Niemniej jednak chciałabym żeby nikt nie zwątpił, że rzeczywiście celem ministra rozwoju regionalnego, wszystkich, którzy zaangażowani są w proces powstawania umowy partnerstwa, jest przyjęcie umowy, notyfikacja umowy w grudniu 2013 roku. Powiedział już troszkę o tym pan minister. Powiedział o tym, że chcemy jak najlepiej zainwestować środki, że chcemy nie rozsmarowywać na wszystko i na wszystkie pomysły. Może ten tekst, który Państwo widzieliście, macie przed oczami, jeszcze nie stuprocentowo pokazuje, że tak jest. Natomiast też trzeba pamiętać, że nie osadziliśmy zapisów umowy partnerstwa w próżni, tylko dosłownie, tak jak przedstawiła Komisja, na 11 celach tematycznych. Korzystamy z tego szerokiego menu, które zostało zaproponowane w rozporządzeniach. Jak Państwo pamiętacie, 2006-2007 rok, kiedy powstawały rozporządzenia na ten okres programowania, też było 11 priorytetów. I właściwie trudno było zrezygnować z któregokolwiek. Tym razem też nie rezygnujemy z żadnego z priorytetów inwestycyjnych czy z celów tematycznych. Będziemy nadal szukać wsparcia środków unijnych, zarówno w celu tematycznym dotyczącym badań i innowacji. Będziemy szukać wsparcia środków unijnych w celu tematycznym dotyczącym ICT. Będziemy nadal korzystać przy wsparciu konkurencyjności MŚP. Bardzo istotny jest cel tematyczny dotyczący niskoemisyjnej gospodarki. On jest istotny z kilku powodów. Rzeczywiście powinien to być już taki obowiązujący trend. A z drugiej strony jest to niezwykle ważny cel tematyczny, jeśli chodzi o dokumenty strategiczne unijne. Klimat, zapobieganie ryzyku, zarządzanie ryzykiem, wszystkie te zmiany, które powodują żywioły, jak woda, tak? To są rzeczywiście, to jest zakres celu tematycznego piątego. Ochrona środowiska, ale trochę inaczej tym razem widziana, nie tylko i wyłącznie wyrównywanie i nie tylko i wyłącznie spójność, ale budowanie na zadaniach realizowanych z zakresu ochrony środowiska konkurencyjności. Transport, szeroko rozumiana dostępność komunikacyjna i 3-4 cele EFS-owskie z Funduszu Społecznego dotyczące czy mobilności, czy wykluczeniu, walce z wykluczeniem społecznym, edukacji, dotyczące potencjału instytucjonalnego. To jest takie menu, katalog, który Komisja w swoich rozporządzeniach daje do dyspozycji państwom członkowskim, żeby zaplanowały inwestycje w kraju. Trudno naprawdę zrezygnować z któregoś celu tematycznego. Dlatego umowa partnerstwa dotyczyć będzie wszystkich celów tematycznych. Znajdziecie Państwo w umowie partnerstwa możliwość realizacji projektów w każdym z tych celów tematycznych, ale to nie znaczy, że każdego typu projektu. Ta zmiana, która następuje, czy nastąpi, mam nadzieję, w stosunku do obecnej perspektywy, nie każdy typ projektu, który był teraz realizowany, będzie mógł być realizowany w przyszłości, mimo że, jak powiedziałam, wykorzystujemy wszystkie cele tematyczne. To, co na pewno się zmienia i to, co napisane jest na tym slajdzie określone jako ring fencing,
To jest słowo, zwrot, który przenosimy z języka unijnego, ale to jest tak naprawdę przeznaczenie określonej puli środków na konkretne działania z konkretnych celów tematycznych. Jeżeli chodzi o tą właśnie koncentrację środków, to najbardziej widoczne to jest właśnie na celu tematycznym czwartym, dotyczącym niskoemisyjnej gospodarki. 15% środków z całej alokacji musi być przeznaczone na cel tematyczny czwarty, czyli na niskoemisyjną gospodarkę. Cel tematyczny czwarty i te 15% środków wchodzi w skład takiego jeszcze innego ring fencingu, innego limitu, który dotyczyć będzie celu pierwszego, czyli innowacje, badania, drugiego ICT, trzeciego przedsiębiorczość i w sumie te cele pierwszy, drugi, trzeci, czwarty muszą co najmniej 50% środków dostępnych w kraju członkowskim zaabsorbować. I to są pewnego rodzaju rygory ustawione właśnie w rozporządzeniach. Mamy jeszcze inne zasady dotyczące minimalnego udziału Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tym była też historia, bo Komisja w ostatniej chwili zwiększyła rzeczywiście te minimalne udziały, co spowodowało, że miliard ponad euro musieliśmy jakby środków, które były przeznaczone pierwotnie na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, przeznaczyć na Europejski Fundusz Społeczny, ale utrzymaliśmy wewnętrzny ring fencing dla celu tematycznego 9, czyli tego dotyczącego ubóstwa. 20% środków Europejskiego Funduszu Społecznego musi być przeznaczone na ten właśnie cel tematyczny, na działania, które będą w ramach celu tematycznego 9 realizowane. To są zasady, które obowiązują wszystkie regiony, przy czym jeśli chodzi o Mazowsze, które wyszło już z celu konwergencja, jest regionem lepiej rozwiniętym, te poziomy ring fencingu, ta koncentracja środków jest troszkę wyższa, co nie ukrywam, że stwarza dosyć duży problem dla ministra rozwoju regionalnego, który musi w określonej puli środków dopasować te środki do zadań, które muszą być realizowane w ramach czy programu regionalnego czy krajowych programów na terenie województwa mazowieckiego. I to jest pewnego rodzaju zasada, która powoduje, że nie wszystkie środki można wydać na drogi. To jest pewnego rodzaju zasada, która powoduje, że niektóre środki muszą być szczególnie mocno ukierunkowane na konkretne typy przedsięwzięć. Jak Państwo tak sobie weźmiecie, matematycznie policzycie, ile jest środków w ogóle, ile musi być na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty cel, to potem automatycznie wychodzi jakby taka matematyczna układanka, dlaczego na konkretny rodzaj działalności jest tyle, a nie więcej. Po prostu no, matematyka tutaj nam pomaga, powiedziałabym, i w pewien sposób limituje zadania, które będą realizowane w nowym okresie programowania. Cel tematyczny pierwszy, szeroko rozumiana innowacyjność, to jest jeden z trudniejszych celów tematycznych. Mówił już o tym pan minister Orłowski. On jest trudny dlatego, że wiąże się ze wskaźnikiem nakładów na badania i rozwój. Mamy do 2020 roku wykazać 1,7% PKB nakładów na badania i rozwój. I to jest potwornie zgubne, bo nakładów można tak naprawdę jeszcze więcej przeznaczyć. Natomiast co z tych nakładów będzie i czy rzeczywiście powstaną innowacyjne przedsiębiorstwa, czy powstaną technologie, które będą gotowe do wdrożenia, które przyniosą efekt gospodarczy, to już jest nieco trudniejsze zadanie, dlatego ten cel tematyczny będzie jakby w dwóch takich filarach realizowany. Po pierwsze, po stronie nauki trzeba zrobić wszystko, żeby była stosowana, żeby nie były realizowane zadania na półkę, żeby to nie były tylko i wyłącznie badania do skryptów. Po stronie przedsiębiorstw trzeba zdecydowanie mocniej przygotowywać te przedsiębiorstwa do absorpcji innowacji. To będzie albo pełen cykl od pomysłu do przemysłu, czyli od pomysłu przez wszystkie fazy gotowości technologicznej aż do wdrożenia, albo samo wdrożenie wtedy, kiedy przedsiębiorstwo jest już na tyle dojrzałe i stabilne gospodarczo, żeby móc taką technologię zaawansowaną wdrożyć. Na cel tematyczny pierwszy, na tą szeroko rozumianą innowacyjność, przeznaczamy prawie 10 miliardów euro.
oczekując, że tak naprawdę właśnie ten cel tematyczny przyniesie, będzie miał duży mnożnik, będzie można było rzeczywiście dzięki inwestycjom w dobrze skrojone badania, w nieco ograniczonym zakresie infrastrukturę badawczo-rozwojową. W tej perspektywie, która na moment się kończy, bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na infrastrukturę badawczo-rozwojową. Nie zawsze jeszcze ona na siebie zarabia. Czasem jeszcze stoi niewykorzystana albo nie w pełni wykorzystana. Dlatego też po tym czasie dostosowania już poziomu infrastruktury badawczo-rozwojowej do trochę bliższej europejskiej, czas na to, żeby ona pracowała, żeby realizowane były projekty, prace rozwojowe, projekty zwane kiedyś celowymi i żeby rzeczywiście ich efekt, ich skutek zafunkcjonował w przedsiębiorstwach. Do tego ważne jest otoczenie biznesu, ale tacy specjaliści, ktoś w rodzaju może brokerów, ale ktoś, kto rzeczywiście będzie umiał pokazać, co jest w przemyśle potrzebne i zamówić to w nauce, w akademii. Ten cel tematyczny przysporzy prawdopodobnie dużo trudności, ale pewnego rodzaju zmiana jest szykowana, kiedy mówimy o wyborze, systemie wyboru projektów. Nie będą to projekty z konkursu anonimowe, składane, oceniane, będą to projekty, mamy nadzieję, gdzie proces wyboru może trochę się wydłuży, ale będzie bardziej spersonalizowany. Będzie rzeczywiście projekt oceniany, a nie masa projektów, czyli możliwość spotkania projektodawcy z ekspertem, ta ocena bardziej indywidualna, tak żeby rzeczywiście z projektów akademickich wybrać najbardziej potrzebne gospodarce. Cel tematyczny będzie realizowany zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Oczywiście największym udziałowcem jakby będzie program Innowacyjny Rozwój, Inteligentny Rozwój, natomiast także programy regionalne będą miały możliwość realizowania projektów w ramach celu tematycznego pierwszego. I właściwie to jest takie sformułowanie, którego używamy, linia demarkacyjna, czyli rzeczywiście podział kraj-region, tak? Kto jakie projekty będzie realizował na poziomie regionalnym, kto na poziomie krajowym. Ta linia demarkacyjna tutaj będzie, jeszcze nie jest gotowa. Prawie, że te same typy projektów będą możliwe zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym i jeszcze szukamy rozwiązania, jak spowodować, żeby one były do siebie komplementarne, a nie wykluczały się. Drugi cel tematyczny, o którym też wspominał pan minister Orłowski, wspominał m.in. pewnie dlatego, że jest szefem departamentu, nadzoruje departament, który będzie instytucją zarządzającą dla tego programu. To są technologie informacyjno-komunikacyjne i z tym celem tematycznym jest pewnego rodzaju trudność, bo jest to trochę też narzędzie realizacji, bo kiedy mówimy o e-gospodarce, czyli o tym, co w przedsiębiorstwach będzie zmieniane dzięki technologiom informacyjnym, to nie jest cel sam w sobie, to narzędzie. W związku z tym to nie jest taki cel tematyczny, który w sposób bardzo łatwy da się z sukcesem zrealizować. Trzeba pamiętać, że z jednej strony jest rzeczywiście podstawowa infrastruktura internetowa. Internet, do którego każdy chciałby mieć dostęp i do którego powinien każdy mieć dostęp. Pamiętając to, co jest zapisane w dokumentach strategicznych unijnych, a tu mamy agendę cyfrową, 100% osób powinno mieć dostęp do internetu o prędkości 30 MB na sekundę. To jest duże wyzwanie. To jest zadanie, które powoduje, że Urząd Komunikacji Elektronicznej musi bardzo aktywnie działać i pokazywać mapy prezentujące białe, szare i czarne plamy. Ale to jest też zadanie, które pokazuje, że teraz, kiedy mamy bardzo dużo prywatnego kapitału, prywatnych inwestorów, to dla pieniędzy publicznych to jest wyzwanie dotrzeć tylko tam, gdzie tej konkurencji prywatnej nie ma. Do tego oczywiście zasoby cyfrowe, czyli wszystko to, co Państwo chcielibyście znaleźć w komputerze, a co ułatwia życie od formularzy, rejestracji, systemów ochrony zdrowia, na to jeszcze trochę brakuje, żeby trzeba tych zadań zrealizować jeszcze trochę, żeby rzeczywiście dojść do standardów europejskich. No i to, czego na pewno brakuje każdemu z nas, oczywiście wszyscy mówią, mam telefon, komputer, umiem, ale tak naprawdę słabo jeszcze korzystamy z technologii informacyjnych i jeszcze brakuje nam tych kompetencji cyfrowych, tego rzeczywiście umiejętnego, mądrego korzystania z zasobów, jakie może przynieść technologia informacyjna. 3,5 miliarda euro
trzeba pamiętać, że to jest bardzo konkurencyjny cel. To jest taki cel, który szybko się zwraca, w związku z tym nadmiar środków publicznych mógłby zepsuć konkurencję, aniżeli jej pomóc. Jeżeli chodzi o cel trzeci, średnie, małe i średnie przedsiębiorstwa, to nie jest to z całą pewnością prosta kontynuacja obecnego okresu programowania. Nie dostanie wsparcia małe i średnie przedsiębiorstwo na działalność po prostu. To jest cel tematyczny, który będzie organizował nowy produkt, nowy rynek zbytu, wyjście z lokalnego na regionalny, z regionalnego na międzynarodowy. To jest przejście z mikro do małego przedsiębiorstwa, z małego do średniego. To jest cel tematyczny, który już nie będzie rozdawał dotacji na prowadzenie działalności po prostu. Na to, że jestem przedsiębiorcą i będę chciał dotację, żeby dalej być przedsiębiorcą. Nie. Będzie zdecydowanie bardziej rygorystyczny i nie tylko dlatego, że tak sobie wymyśliło państwo członkowskie, minister rozwoju regionalnego, który wymaga, organizuje i koordynuje ten proces. Dlatego między innymi, że po stronie komisji nastała reforma pomocy publicznej, jest pewnego rodzaju zmiana w ogóle podejścia do finansowania publicznego komercyjnej działalności, jest duże ograniczenie mapy regionalnej pomocy inwestycyjnej, inwestycja publiczna w przedsiębiorstwa ma być tylko tam, gdzie jest potrzebna i musi być udowodniona, że jest na maksymalnym pułapie, w związku z tym nie ma już możliwości prostej kontynuacji wsparcia przedsiębiorstw. Tu dosyć istotną rolę będą odgrywały instrumenty finansowe, o tym mówił też pan minister Orłowski. Rzeczywiście dość duża jest z jednej strony presja, ale z drugiej strony przeświadczenie, że są skuteczniejsze niż dotacje w tych obszarach czy w tych rodzajach projektów, gdzie mogły być dostępne i dotacje, i instrumenty finansowe. Trzeba będzie bardzo mocno postawić rzeczywiście tą linię demarkacyjną i tylko tam, gdzie jest wymagana pomoc państwa, pozostawić dotacje, a tam, gdzie rzeczywiście przedsięwzięcie jest finansowo wiarygodne, rentowne, ale nie ma dostępu do finansowania